Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie wielki test cienkopisów. Cienkopisy używamy do line artów, czyli obrysów, do poprawiania później różnych elementów na obrazku, czasem do podrasowania obrazka. Używamy je z akwarelami, z tuszami, z markerami alkoholowymi, ale różne cienkopisy różnie się zachowują. A dziś sprawdzimy sobie, który z cienkopisów wypada najlepiej. Witaj na kanale Srebrna Igła. Przeprowadzimy test na cienkopisach, które są najpopularniejsze na rynku polskim, najłatwiej bądź też prawie najłatwiej dostępne w podobnych przedziałach cenowych, co też będziemy porównywać. Żeby ten test był w miarę równomierny, to wszystkie te cienkopisy mam w rozmiarze z końcówki 0,3. Mamy tutaj mikrony, jest cienkopis Faber-Castell, są polskie Restory, Stadler, Mangaka, także Winsor & Newton. Wiem, że na rynku pojawiło się sporo cienkopisów różnych firm, ponieważ teraz można u Chińczyka zamówić naprawdę bardzo różne rzeczy i w bardzo łatwy sposób, mimo że trzeba czekać na długą dostawę. No i na przykład tutaj mamy markery są z Toma i markery z Marvi. Obudowy są identyczne. Czy w środku tusz jest identyczny? Nie wiem, to się okaże, bo to, że obudowa jest taka sama, to nie znaczy, że zawartość jest również taka sama. Nie mam tutaj do testów cienkopisu Copic, ponieważ no nie udało mi się go zakupić. To i tak jest mały majątek, żeby zakupić ileś cienkopisów, których do końca życia chyba nie zużyję. No ale na potrzeby tego filmu i z mojej ciekawości, ale też żeby się z wami podzielić, żeby wam łatwiej było wybrać, to zainwestowałam w zakup kilku tych cienkopisów. Mam tutaj konkretnie 11 cienkopisów różnych, takich, tak jak mówię, najpopularniejszych. No i będziemy sobie testować je. I zaczniemy od cienkopisu Marvi Ushida for Drawing. Jest tusz pigmentowy, bezkwasowy, nietoksyczny, światłoodporny, wodoodporny, bezpieczny dla zdjęć i ma jakość archiwalną. Marker, nie marker, będę się pewnie mylił przez cały film. Cienkopis firmy japońskiej. Końcówka taka standardowa, z metalową obudową. Jak na razie przeciętny cienkopis. Nie za miękki, nie za twardy. Przyjemnie się nim pisze. A, w ogóle, test robię na papierze mixmediowym Canson Imagine. Uważam, że to jest dobry papier i pod proste rysunki akwarelowe, i pod markery. To jest dobrej jakości papier i na tym papierze będziemy ten test robić. Cena sugeruje się cenami z jednego sklepu plastycznego, najpopularniejszego w Polsce, albo jednego z najpopularniejszych i na tym się będziemy opierać. Cena jest tylko po to, żeby zobaczyć, jaka jest rozpiętość pomiędzy tymi różnymi markami. Nie chodzi nam konkretnie o cenę danego cienkopisa, dlatego że te ceny się zmieniają w zastraszającym tempie, ale ta rozpiętość, różnica będzie mniej więcej taka sama, niezależnie od tego, czy dzisiaj będzie kosztował marker złotówka, a jutro 6 zł, to te różnice będą podobne. Dobrze, cena 6,40, 6,40 zł. Zakres końcówek możemy dostać od 0,03, czyli naprawdę taką bardzo fajną, cieniutką końcówkę, aż do 1,0 jest też brasz.
Brush mam i brush mi się nie podoba, od razu powiem. Według mnie, dla mnie jest za miękki. Ale to jest kwestia tego, co kto lubi. Czy są dostępne w zestawach? Nie wiem. Chyba nie, ale na pewno są dostępne na sztuki. I nie widzę, żeby były kolory, więc zaznaczę, że kolorów nie ma. Następna kolumna to jest test rozmazywania. I test rozmazywania zrobimy po nałożeniu od razu tego markera, po nałożeniu i odczekaniu 5 minut i po nałożeniu i odczekaniu 30 minut, bo niektóre markery są takie, że od razu się rozmażą, inne markery są takie, że zaraz po nałożeniu już można nakładać kolejne medium na nie. Zazwyczaj jednak jest tak, że trzeba poczekać, żeby wyschły. No ten się rozmazuje. To będzie po 5 minutach. Musimy 5 minut odczekać, a to będzie po 30 minutach. Końcówka jest bardzo fajna, bardzo przyjemnie się nią pisze. Tutaj sobie sprawdzimy wodę, ale tą wodę sprawdzimy sobie również po wyschnięciu. Odczekamy tutaj. Tak samo będzie z alkoholem. Zrobię podobne szlaczki. Jednocześnie można zobaczyć, jak dany marker się zachowuje. Nie marker, tylko cienkopis. Mówię, będę się powtarzać przez cały czas. I przykryjemy tą kredką też. Jak naciskam, to ta końcówka się nie wykrzywia, także to też jest na naprawdę duży plus. Ścieranie zrobimy. Ścieranie chodzi o to, jak reaguje na starcie gumką, bo niektóre markery, bo niektóre cienkopisy zaraz się też wycierają, inne cienkopisy zostają. Tutaj jest akwarela, zobaczymy jak pisze po akwareli. To jest akwarela Sennelier, także nie jest to jakaś, nie jest taka kredowa ta akwarela. No i pisze elegancko. Tutaj jest kredka Derwent Drawing. Nie znam się za bardzo na kredkach i nie wiem, co one mają w środku. Ta chyba jest olejowa, a Faber-Castell Polychromos chyba jest woskowy, z tego co kojarzę, ale użyłam specjalnie dwóch różnych, bo wiem, że one są różne. Wiem, że jedna jest z jednym wypełnieniem, druga jest z innym wypełnieniem. Tu nie ma problemu. Po Faber-Castell tak samo. I tutaj na koniec mam Derwent Inktense. Jest w wersji suchej i wersji rozwodnionej. Można to też porównać do kredek akwarelowych, jak się zachowuje. No i wyszło całkiem dobrze. Teraz rozmazywanie po 5 minutach. Tu już rozmazywanie nie ma. To skoro nie ma rozmazywania, to myślę, że możemy spróbować po tych 5 minutach wodą. No niestety trochę tutaj widzę, że się ten tusz ruszył. Teraz alkohol. Wezmę tutaj marker alkoholowy ProMarker. O, też się rozciągają. Możliwe, że trzeba poczekać dłużej jak 5 minut, ale będziemy wszystkie na 5 minutach sprawdzać. I przykryjemy to Faber-Castellem. Tu nie ma problemu. I ścieranie. To jest taka zwykła, najzwyklejsza gumka, którą znajdziecie przeciętnie w sklepie jakimś albo wielobranżowym, albo w papierniczym. Także zwykła gumeczka. Nie robimy tutaj żadnych sztuczek. No i ten cienkopis troszkę się wymazał. To jeszcze zależy oczywiście od papieru, czasu,
Ale tak generalnie całkiem wychodzi przyzwoicie. Następny mamy Toma. Toma Art. To mamy cienkopisy Sketchliner Mangaka. Też rozmiar 0,3. Tutaj na tym cienkopisie nie mamy nic na temat tuszu napisanego, także nie wiemy, jaki on jest w środku, czy jest wodoodporny, czy jest bezkwasowy i tak dalej. Wiemy jedynie, że jest w czarnym kolorze i rozmiarze 0,3. Ten jakby soczystszy, ale może to mi się tylko tak wydaje. Końcówka jest tak samo twarda, przyjemna. Tych cienkopisów nie ma na tym sklepie i wiem, że występują jedynie, przynajmniej mi się nie udało znaleźć ich ich pojedynczo, jedynie są w zestawach. Zestawy są zestawy wiem, że można w marketach kupić. Zaraz poszukamy. Tak, sprawdziłam na stronie producenta, te cienkopisy są też dostępne tylko w zestawie. I w zestawie mamy 4 cienkopisy. Mamy końcówkę 003, 03, 10 i brush. I za cały zestaw na stronie producenta musimy zapłacić 34,90. To wychodzi około 8,73 za jeden cienkopis. No ale możemy je kupić jedynie w zestawie. Czyli zestaw, tak, 4 sztuki, na sztuki nie i kolorów innych również nie ma. Rozmazywanie. Od razu rozmazuje się. Czasem z cienkopisami jest tak, że trzeba zrobić obrys jednego dnia, a zostawić je do następnego. Ten obrys, żeby cienkopis dobrze wysechł, ale czasem nawet to nie pomaga. Tak jakby ta końcówka się troszeczkę zniekształciła i taka miękka się zrobiła. Także opakowanie nie zawsze mówi, że to jest ten sam produkt. Akwarela, kredki. Tutaj też dał sobie ten cienkopis bardzo dobrze radę. Rozmazywanie po 5 minutach. Nie rozmazuje się ten cienkopis. Jak reakcja na wodę? Nie widać tutaj. No troszeczkę może na marker alkoholowy. No, rozmazuje się jak szalony. I kredkę. I zmazywam. Ja też tutaj się nie będę oszczędzać z tymi cienkopisami przy zmazywaniu, bo jak potem chcemy zmazać ołówek spod spodu, to czasem trzeba drzeć dosyć mocno. Przynajmniej w moim przypadku. Mimo gumki chlebowej, gdyby ktoś stwierdził, że przecież można osłabić, nawet jak osłabimy ten ołówek gumką chlebową, to i tak potem zmazywanie ołówka jest dość intensywne. Test na wymazywanie. Ten cienkopis przeszedł w zasadzie tak samo jak ten wyżej. Efekty są podobne na tych wszystkich mediach. Kolejny mamy chyba najpopularniejszy w światku artystycznym cienkopis Micron, Pigma Micron. To jest cienkopis z firmy Sakura
również produkcja japońska. I mamy tutaj napisane, że to jest tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie linii. O, to mi daje do pomysł. Chyba zrobimy jeszcze sobie latem test światłoodporności cienkopisów. O, no. Też jest napisane, że to jest tusz archiwalny. Także to powiedzmy jest też z tych lepszych. Aczkolwiek osobiście powiem od razu, że nie przepadam za mikronami. Tak samo w zasadzie on wygląda niemalże identycznie. Tutaj końcówka ma taką samą jak tamte poprzednie, też w metalowej obudowie. Cena 8,20, więc taniej wychodzi niż cienkopisy Toma. Rozpiętość mamy też od 0,3 aż do nawet 12. Oczywiście brasz też występuje. Można kupić w zestawach różnych naprawdę. Można kupić na sztuki. I również jest od może 2-3 lat, przynajmniej na polskim rynku, wersje są kolorowe tych cienkopisów, także to jest na duży plus. Ja pamiętam, że wchodziły najpierw takie brązy zbliżone do czarnego, a potem już jest weszła cała rozpiętość kolorystyczna. Rozmazywanie. Od razu, jak każdy z nich się rozmazuje, po 5 minutach i po pół godzinie. No jak się po 5 minutach nie rozmaże, to po pół godziny tym bardziej się nie rozmaże. Końcówka jest zbliżona do tej pierwszej, bo ta stoma taka miękka się zrobiła pod koniec, aczkolwiek nie zniekształca się. Akwarela i kredki. Nie próbuję tutaj na kredkach świecowych. Świecowe mogłyby zapchać i tak samo pastele suche mogłyby zapchać. To trzeba mieć na uwadze, że takie rzeczy mogą zapchać cienkopisy. Test po 5 minutach. Nie rozmazuje się. Teraz sprawdzimy wodę. Tak jak w poprzednich, tak lekko szare takie się ta woda się robi, ale prawie niezauważalnie. Możliwe, że dłużej by trzeba było poczekać. Alkohol. Te kropki się najbardziej rozmazują. Jest tutaj w tych kropkach najwięcej pigmentu, jak rysuję. Tutaj już te linie aż tak nie, aczkolwiek trzeba uważać. Zresztą przy markerach alkoholowych to zawsze trzeba uważać, jak się robi najpierw obrys. I kredka. O, tutaj kredkę trochę rozmazała. Zresztą tak samo rozmazała trochę Tomę. Tu o, w tym miejscu jest rozmazane, jak się przyjrzycie. Tak samo Toma jest rozmazana. Ale jeszcze zmazywanie. Jak każdy inny cienkopis jest ruszony trochę. Następny w kolejności jest Faber-Castell Eco Pigment. To jest też jeden z cienkopisów, które kupiłam kiedyś z początku jako takie super. I też jakoś nie zapałam do niego miłością. Ale to jest prywatne odczucie. Też jest tusz pigmentowy, wodoodporny, maksymalna światłoodporność, kwasoodporny, czyli ma wszystko, ale nie jest napisane, czy jest archiwalny, ale jak jest kwasoodporny, to pewnie jakoś też ma archiwalną. To mamy. On ma taką troszeczkę bardziej finezyjny kształt, ta kówka tutaj jest taka ładna, metalowa. Zobaczcie, że nie wszystkie mają metalowe. Jedne są z plastikowymi, inne z takie bardziej wyrafinowane. Tutaj ma takie zwężenie, żeby się przyjemniej trzymało i faktycznie do trzymania może. Aczkolwiek chyba wolę, jak jest troszeczkę grubszy. Końcówka też jest tutaj w metalowej obudowie, ale wydłużony tutaj jest ten kształt. Dłuższa jest ta sama
końcóweczkę, tę gąbeczkę. Zobaczmy. No tak, zdecydowanie. Widać przy mikronach, że mikrony są krótsze, a tutaj jest dłuższa. Chodzi mi o samą tą końcówkę, którą piszemy, o tą czarną część. Odrobinę, ale czuć, że jest bardziej giętkie. No, nie ma tego usztywnienia do końca, prawie do samego końca, więc tutaj jest jakby bardziej elastyczny i zobaczymy przy naciśnięciu też za chwilę. 9,35 na dzień dzisiejszy. Więc jak na razie z tego zestawienia wychodzą najdrożej. I to jest firma niemiecka, więc jest po sąsiedzku. To nie trzeba sprowadzać aż z Japonii. No. Zakres z tego, co tutaj mam, to jest 0,05 aż do 0,8, czyli nie mamy tej najniższej 0,03 i nie mamy potem jedynki, brasze też nie ma. Zestawy, nie wiem, nie spotkałam się, chyba nie ma, aczkolwiek nie zdziwiłabym się, żeby były albo za chwilę się pojawiły. Na sztuki oczywiście występują, kolorów nie, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Rozmazywalność. Standardowo, musimy dać temu tuszowi wyschnąć. O, właśnie, jak się naciśnie, to się zgina przez to, że jest taka długa ta końcówka. No, czyli uważajcie, nie naciskajcie tak mocno. Ja chciałam w testach sprawdzić, jak mocno się może nacisnąć. Teraz muszę odgiąć ją w drugą stronę. Akwarela. Kredki. Trochę dziwne by było, żeby z własną kredką nie współgrał. No. Rozmazywalność po 5 minutach nie rozmazuje się, więc możemy teraz spróbować test wody. No, testu wody nie przeszedł. Aż się boję teraz markerem alkoholowym. No i kredka. Kredka odrobinkę rozmazała. I nazywalność. Tu przeciętnie. I chyba widać dlaczego. Nie są moimi ulubionymi markerami. A teraz Winsor & Newton. Angielska firma. Nie mamy nic napisanego na tych cienkopisach, oprócz numerku i marki. Obudowa jest zupełnie inna niż przy pozostałych i jest taki cieniutki. No i końcówka też wygląda inaczej. Wygląda jak pocisk lotniczy. Tutaj ta końcówka metalowa jest dosyć długa, ta obudowa. A sama ta czarna końcówka jest odrobinę chyba dłuższa jak u mikronów, ale jest na pewno krótsza niż Faber-Castell. No, te są bardzo sztywne. I mimo, że wszystkie, przypominam, są w rozmiarze 0,3, to widać, że te końcówki mimo wszystko mają różne grubości. Tak jakby drapał tą kartkę przez tą swoją sztywność. Jest dużo sztywniejszy niż te pozostałe cienkopisy. Cena 8,75 na dzień dzisiejszy, więc jest tak w górnej granicy, w zasadzie przeciętnie, podobnie tutaj do tych. Rozpiętość od 0,05 do 1,0. Przyjęć takie są dostępne, ale w przypadku na przykład rystorów dostępność rozmiarów tylko, niekoniecznie na rynku wszędzie, jest praktycznie skacze co 1/10,
Tutaj dostępność mamy 6 rozmiarów, ale tych standardowych, tych, które zazwyczaj używamy, czyli właśnie 0,5, 1/10, czyli 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0. Więc będziemy takie przedziały. W zestawach, tak. Na sztuki, tak. Kolory również, aczkolwiek nie ma takiej rozpiętości kolorystycznej jak w przypadku mikronów. Rozmazywalność od razu. Standardowo rozmazuje się po 5 minutach, po pół godziny. Woda. Drapie. Drapie kartkę. Właśnie przez to, że jest twarda końcówka, to robiąc te takie pociągnięcia, nie mamy takiej ładnej, jednolitej linii jak w poprzednich, gdzie ta końcówka jest dużo większa. A jest taka poszarpana trochę. Nie zapycha. No, tu się ślizga i tu widać, zaraz pokażę na zbliżeniu, że tak nie bardzo z kredkami. Tutaj mamy Winsor & Newton i te końcówki, zobaczcie, że jak schodzi z kredki, nawet na kredce widać, że no tak nie do końca sobie daje fajnie radę. Tutaj na Faber-Castell jest ok, na Inktensach jest przyzwoicie, natomiast na Derwent Drawing chyba są olejowymi kredkami. No, to nie bardzo się lubi. No i tutaj jest właśnie ta poszarpana taka końcówka. Jak się takie pociągnięcia robi. Dobrze, po 5 minutach nie rozmazuje się. To możemy zrobić test wody. No, test wody jest niestety na minus. Marker alkoholowy. Kredka. I zmazywanie gumką. Stadler. Jak zwał, tak zwał. Nie wiem, czy są jakieś inne wersje. To jest Triplus Fineliner. On ma ten system, że nie wysycha, jak nie ma zatyczki założonej. No i w zasadzie nie mamy nic więcej na ich temat powiedziane. Przynajmniej na obudowie. Ale na stronie sklepu mamy informację, że tu jest tuż na bazie wody, więc możemy od razu się domyślić, że one pod wpływem wody się niestety aktywują. Jest trwały tusz, napigmentowany, krótki czas schnięcia, nie smuży się, końcówkę ze specjalną wzmocnioną metalową obudową, nie drapie papieru, tylko gładko daje się prowadzić po papierze, kreśląc linię o szerokości 0,3 mm, to znaczy, że mamy tylko w jednym rozmiarze te cienkopisy. No ale takie cienkopisy Stadlera, tudzież Stadlera, znajdziemy w praktycznie każdym sklepie papierniczym, w każdym kiosku praktycznie możemy taki cienkopis znaleźć. No i on ma taką końcówkę, też ma tą metalową końcówkę, jest cieniutki, ale ma kształt trójkątny, wyjątkowy jako jeden z nielicznych tych markerów, albo w zasadzie żaden inny. Ma kształt trójkątny, więc się wygodnie go trzyma w ręce. Jest twardy, ale też widać od razu, że
jest na tyle elastyczny, żeby ta linia troszeczkę była grubsza niż w przypadku Winsora & Newton. Cena jego jest zabójcza, 4,30, więc jest najtańszy z tego zestawienia, przynajmniej jak na chwilę obecną. Rozmiar mamy tylko 0,3 mm. W zestawach, z tego co wiem, to tak, na sztuki tak, kolory, och, cała gama kolorów. Rozmazywalność. Od razu po użyciu, jak każdy cienkopis się rozmaże, mimo że ma system szybkiego schnięcia. Szybkie schnięcie to pewnie, że po 5 minutach już będzie suchy. Albo po dłuższym czasie, na przykład pół minuty, a nie tak jak ja od razu przecieram paluchem. I tak samo zostawia takie szarpańce na końcu. Na akwareli. Servant drawing. Polychromos i Inktense. Rozmazywalność po 5 minutach nie rozmazuje się. Więc możemy test wody zrobić. Tak jak się spodziewaliśmy, aktywacja jest w pełni. Marker alkoholowy. Tak samo. Kredka. Kredka tak samo rozmazuje. Brzydko. Zmazywanie. Powiem wam, to jest jeszcze gorzej, bo nie tyle się zmazuje, co się rozmazuje. Pod palcem się nie rozmazywało. Do celów pisania tym triplusem jest ok. Do celów rysunkowych, jeżeli chcemy bezpośrednio rysować nim, jest ok, ale jeżeli chcemy połączyć go z wodą, z tuszem alkoholowym albo z kredką, to wypada słabo. Może iść po kredce, po innych mediach, ale nie pod spód. Następny w kolejce jest mój ulubiony cienkopis Rystor. To są polskie cienkopisy. Rystor ma różne. Tutaj akurat chodzi o cienkopis kreślarski Technik. Tusz pigmentowy, wodoodporny. Ma fibrowaną końcówkę i metalową skówkę. Skówkę, czyli to jest skówka. Tutaj ta część metalowa. Te cienkopisy kiedyś miały ładniejszą zatyczkę, bo miały taką metalową. Tutaj tą część. Podobnie jak Microny, ale nie wiem czemu, już nie mają, niestety taka brzydsza jest. Natomiast sam kształt został taki sam. Na co jeszcze nie zwróciliśmy uwagi, chociaż może nie jest to takie ważne, bo wszystkie mają tutaj tą część, co się, tą klamerkę taką, że te jakkolwiek położymy, to one się nie soczą z biurka, dlatego że mają kształt, przekrój zbliżony do kwadratu. Fajna, twarda końcówka. Ta końcówka mi się bardzo podoba w tym. Ona nie jest tak bardzo drapiąca, ale też nie jest taka miękka, żeby się uginała. Nie spotkałam się niestety z tymi cienkopisami na sztuki, więc od razu zaznaczamy, że na sztuki nie są dostępne, aczkolwiek powinny być. W ogóle oprócz Allegro i Empiku to bardzo ciężko jest je dostać gdziekolwiek w Polsce, co też jest bardzo dużym minusem, szczególnie, że to jest producent polski. Można kupić w zestawach i są kolory, ale kolory są ograniczone, bo są dostępne tylko czarny, zielony, żółty kiedyś był i niebieski. Ale tutaj jeszcze cena. Cena za zestaw, tak jak patrzę teraz na Allegro, to jest 35-39 zł za 5 sztuk. To jest około 7 zł za sztukę. I tutaj rozpiętość jest duża, ale rozpiętość jest od 0,05 aż do 0,8. Tyle, że tutaj pomiędzy jest 0,5, potem jest 0,1, tak jak mówiłam, co 1/10 się te wielkości zmieniają. Szkoda, bo nie ma jedynki, nie ma brasza, ale to nie szkodzi. Rozmazywalność. Od razu rozmaże się. Na akwareli
kredkach. Faber-Castell i Inktens. Po 5 minutach już się nie rozmazuje. Test wody. Zero reakcji na wodę. W ogóle nawet tej szarości takiej nie ma jak tutaj przy tych, dlatego je lubię. Marker alkoholowy. Jest trochę reakcji. Kredka. Przy kredce jest ok. I wymazywalność gumką. Jest dość przeciętna. W zasadzie jak do tej pory to żaden z tych cienkopisów nie był alkoholoodporny. Następne mamy Mangaka Zig Cartoonist. To jest Kuretake. Również japoński cienkopis i jest water-based pigment, czyli jest na bazie wody, czyli jest na bazie wody. Trzymać horyzontalnie. I tyle, bo potem są w różnych innych językach. Ok. Mamy. Nie jestem pewna, ile się nagrało, bo mi się bateria wyładowała. Ale jesteśmy teraz na cienkopisie mangaka japońskiej firmy Kuretake. To jest Zig Cartoonist. I ten cienkopis jest na bazie wody. Kosztuje 7,90 za sztukę. Rozpiętość końcówki 0,03. To nie zawsze jest wielkość w milimetrach. Czasem jest to po prostu numer, a w milimetrach jest inaczej. Aż do 0,8 i niekoniecznie są wszystkie co 1/10. W zestawie nie wiem, chyba na sztuki tak, kolory nie. Przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Rozmazywalność. Od razu się rozmazuje, ale nie tak bardzo mocno. Końcówka jest całkiem przyjemna, taka twarda, ale wystarczająco elastyczna. Na akwareli spisuje się dobrze. Derwent Drawing. No, przyzwoicie. Polichromos. Elegancko. I Inktens. Też całkiem dobrze. Mangaka. Rozmazywalność po 5 minutach. Nie rozmazuje się, więc po pół godziny tym bardziej się nie rozmaże. Woda. Bez problemu. Marker alkoholowy. No. Trochę się ruszyło na kropkach, więc może trzeba było trochę dłużej poczekać. Kredka. Jest przyzwoicie. Zmazywalność gumką. Ścieralność w zasadzie. Przeciętna. Tutaj mam trochę coś innego, ale też dostępnego w zasadzie praktycznie w każdym kiosku i sklepie papierniczym. To jest kolejny Stadler, jak zwał, tak zwał, Permanent. Jest wodoodporny na większości powierzchni. O, to nie wiedziałam, że on jest, można go uzupełniać. No i w zasadzie tyle informacji, bo... A, nie, przepraszam. Tu jest jeszcze napisane, że jest światłoodporny. I też jest oczywiście niemiecki. Ja tutaj mam końcówkę S, bo ta końcówka S
Mniej więcej pasuje mi rozmiarem do tych 0,3. Ona ma tutaj, tak jak widać, zakończenie plastikowe, nie metalowe. Tutaj są końcówki, tak jak mówię, w innych rozmiarach, bo to są S, F, E i tak dalej, więc ta rozpiętość końcówek inaczej się określa. No i on, powiem wam, że jest beznadziejny na papierze, bo piórkuje, rozpływa się, ale to jest marker permanentny, a nie taki typowy cienkopis. Bardziej możemy go użyć do pisania na plastiku, na szybie na przykład. No, na papierze jest troszkę gorzej, szczególnie na takim. Nie ma twardych linii, on się rozpłynął po prostu. To nie tak jak na przykład ten tutaj powyżej kuretakę. On ma takie piórka dookoła. Obecnie to będzie już chyba 7,90, bo ja tutaj mam dwie ceny, ale damy tą wyższą, dlatego że no, wszystko jest droższe. No, rozmiary są te E, F, F, S i tak dalej. W zestawach tak. A nie, 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 to nie ta cena. Nie, przepraszam, skłamałam was, to jest 8,90, nie 7,90. Źle popatrzyłam. Na sztuki też bywa. Kolory tak też są, bo w zestawie są od razu w kolorach. No i takie ma finezyjne plastikowe pudełeczko. Rozmazywalność od razu nie rozmazuje się, więc no po 5 i po 30 minutach też się nie rozmaże. Na akwareli i na kredkach spisuje się. Uwaga, dobrze. Na kredkach już się tak nie rozpływa jak bezpośrednio na papierze. No, ponieważ się od razu nie rozmazał i tutaj też się nie rozmazuje, więc możemy moim zdaniem od razu polecić z wodą. Zero reakcji. Tu spodziewam się dużej reakcji. Trzymaj się. I kredka. A kredka go przykrywa. Tamtych nie przykrywała, tutaj przykrywa. I zmazywalność. Ale nie zmazuje się pod wpływem gumki. Wszedł w środek. I ostatnie dwa cienkopisy. Sakura Pigma Sensei. I to jest też japoński cienkopis. On ma taką końcóweczkę, też tej metalową, tą skówkę. Ale cieniutko pisze. Fajnie, tak twardo. 7,90. I on tutaj jest, z tego co widzę, dostępny w czterech rozmiarach: 0,3, 0,4, 0,6 i 10. Więc napiszemy 0,3 do 1,0. W zestawach nie wiem, chyba nie. Na sztuki tak, kolory nie. Rozmazywalność od razu troszeczkę się rozmazuje. Bardzo taka przyjemna, stabilna ta końcówka jest. Na akwareli elegancko piszę, na kredkach nie czuć, żeby się ślizgał. Po 5 minutach nie rozmazuje się, więc możemy zrobić test wody. Na wodę nie ma żadnej reakcji, nawet takiej szarości nie ma. W takim razie marker alkoholowy. Lekkie takie smugi są, tylko kredka. Też troszeczkę, no, mocno tą kredkę przyciskam, no, tak mocno kredki nie przyciska, jak rysuję kredką. I wymazywalność, zmazywalność, ścieralność. No też tak dosyć przeciętnie, ściera się.
I ostatni jest cienkopis firmy Pilot Drawing Pen. To też jest dosyć popularny cienkopis w marketach. Łatwo dostać. Zazwyczaj jest w zestawach. Też ma plastikową obudowę. Wszystkie mają plastikową obudowę, ale tutaj ta skówka jest również metalowa. Ta długość jest taka tej końcówki przeciętna. Można dostać głównie w zestawach. Widziałam również na sztuki, ale na sztuki to była jakaś zawrotna kwota 13 zł za sztukę. To ktoś naprawdę oszalał. Natomiast znalazłam tutaj, bo nie pamiętam za ile kupowałam w markecie, a zresztą teraz ceny się pozmieniały. Znalazłam na Allegro, jest po 23,5 zł za 3 sztuki. Taki twardszy jest, taki trochę toporny w pisaniu. Może po prostu się jeszcze nie rozpisał. To jest około 7,83 za sztukę. Rozpiętość mamy 0,1 do 0,8, ale jest chyba z 5 rozmiarów, chyba że jest więcej dostępne bezpośrednio u producenta. Zestawy tak, na sztuki też można, kolory nie. Rozmazywalność. Rozmazuje się na akwareli, na kredce jednej, drugiej, trzeciej. Rozmazywalność po 5 minutach. Już się nie rozmazuje. Około 5 minut. Woda. No tak trochę taka szara się zrobiła. Więc podobnie jak te tutaj wyżej. Alkohol. Niestety smuży. I kredka. Troszkę, chociaż nie bardzo. No i wymazujemy. Ścieralność sprawdzamy. Ścieralność jest podobna do pozostałych. Tak wygląda test. Wielki test cienkopisów. Ocenę pozostawiam Wam, bo każdy używa cienkopisów według swojego uznania. Ja używam najchętniej rysorów i faktycznie, ponieważ najczęściej maluję akwarelą, to widać, że pod wodą one się nie rozmazują. No z markerami alkoholowymi troszeczkę gorzej sobie radzą. Do markerów alkoholowych to chyba najlepiej wyszła ta Sakura Pigma Sensei, bo jest najmniej tutaj tego rozmazania, ale tak czy siak, jak malujecie markerem alkoholowym, to z tym obrysem musicie bardzo uważać. Wszystkie te cienkopisy dobrze wypadły na kredkach. Na pewno na kredkach świecowych będą się zapychać i na suchych pastelach też się zapchają, bo to nie wiem, czy jest coś, co nie zapcha. Ścieralność, wszystkie przeciętnie się ścierają, no niektóre się rozmazują. Najgorzej i nie polecam, najgorzej wypadł ten Stadler 3 Plus Fineliner, no i marker permanentny też się nie nadaje do rysunku, no to te Stadlery odpadają. Po Faber-Castella, po Winsora, po Microna ja osobiście sięgać nie będę. Zresztą Faber-Castell na wodzie wypadł fatalnie. Winsor & Newton wypadł nawet no, gorzej niż Marvi i niż Toma. Gorzej niż Micron. Jakbym miała z tych trzech wybierać, no to jednak sięgnęłabym po Microna, ale jak z tych wszystkich, to tak jak już się określiłam, sięgam po Restora. Mangaka też całkiem przyzwoicie wyszła i też do akwareli bardzo fajnie się nadaje. Tutaj już o markerach alkoholowych powiedzieliśmy, że to trzeba uważać niezależnie. No i też bardzo dobrze wypadła Sakura Pigma Sensei. Także ja typuję te trzy. Restor, Mangaka i
Pigma Sensei. To są moi faworyci. A wy napiszcie mi w komentarzach, które z tych cienkopisów są waszymi faworytami, które najczęściej używacie. Nie ma niestety w tym zestawieniu cienkopisów Copic i też żałuję, bo jestem ciekawa, jak one się zachowują. No niestety każdy ma budżet, jaki ma. Dobrze, że udało mi się chociaż zrobić test tak wielu cienkopisów. Może kiedyś, jak wpadnie mi w ręce cienkopis z Copica, to sobie zrobimy nowe zestawienie. Napiszcie, czy chcielibyście, żeby sprawdzić światłoodporność tych cienkopisów, bo mnie korci. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jak wam się ten film spodoba. Jeżeli lubicie tego typu tematykę testowania, sprawdzania, tematykę akwarelową, rynkodzielniczą, to ten kanał wam się spodoba. Tutaj jest wiele ciekawych tematów, więc zachęcam do subskrypcji. Ta karta będzie do wglądu na moim blogu na stronie Srebrna Igła, która się tutaj wyświetli. I jak będziecie chcieli sobie na spokojnie przejrzeć efekty tego testu, to tam będziecie mogli sobie sprawdzić. A tymczasem żegnam się z wami czule i do następnego filmu. Pa!